komunistyczne w jakimś tam czasie, nie wiem, w latach 60. zapłaciły Stanom Zjednoczonym około 50 milionów dolarów i Stany Zjednoczone przejęły jako takie na siebie sprawy repatriaty, sprawy, wszystkie sprawy finansowe związane z Żydami, ale ja sądzę, że to tylko chodziło o Żydów, którzy są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Bo jeżeli by to było dla wszystkich Żydów, to w takim razie my możemy powiedzieć spokojnie. Ma pan rację, to była tak zwana umowa indemnizacyjna, która zresztą była jedną z wielu umów, bo Polska zawierała takie umowy z innymi krajami też. Stany Zjednoczone udzieliły Polsce dwóch pożyczek zbożowych, ale nie cały kredyt limitowany Polska wykorzystała na zakup zboża, tylko 40 milionów dolarów z tych pieniędzy przekazała rządowi Stanów Zjednoczonych, na podstawie czego Stany Zjednoczone przyjęły na siebie obowiązek od wypłacenia odszkodowań obywatelom amerykańskim w zamienie znacjonalizowane w Polsce. Tam Żydzi nie byli wymienieni, tylko obywatele amerykańscy, Żydzi, którzy zginęli w Europie w czasie II wojny światowej, nie byli obywatelami amerykańskimi. To byli obywatele polscy, niemieccy, węgierscy, ale nie amerykańscy. W związku z tym ta umowa nie dotyczy tej sprawy. Proszę. Panie Stanisławie, moje pytanie jest takie. Co się dzieje w Polsce z tamtym rządem i z tym rządem z PiS-u, który ma tak duże kłopoty z prowadzeniem Polaków, naszych rodaków z Kresów? Z tego co mi wiadomo, 2 miliony Ukraińców jest w tej chwili w Polsce. Z tego co mi wiadomo, to Niemcy jako sobie świetnie poradzili, swoich ziomków sprowadzili do Niemiec. A nasze rządy mają, nie wiem dlaczego, problemy, a to są nasi rodacy wywiezieni na zsyłki, no i chyba powinni mieć jakieś pierwszeństwo dostać się do własnej ojczyzny. Może pan to jakoś sprecyzuje? Proszę pana, no po pierwsze, nie wszyscy wcale chcą się do Polski przenosić. To tego nazwać, ani to ludzie bardzo uszczęśliwać na siłę. Jak nie chcę, to nie. Natomiast rzeczywiście rząd polski wprowadził coś takiego jak Karta Polaka. To jest taki półśrodek, dlatego że Karta Polaka nie daje takiej osobie uprawnień obywatela polskiego. Natomiast, bo to zależy zresztą od tam podejścia poszczególnych rządów, ale na przykład w przypadku jakichś napięć między Polską a Białorusią, takie były, to Karta Polaka raczej może zaszkodzić takiej osobie, bo co innego, jak ona ma polski paszport, to może w każdej chwili do Polski wjechać i tyle, bo konstytucja mówi, że nie można nie wpuścić do Polski polskiego obywatela. Natomiast w takich sytuacjach nie. Dlaczego rząd polski? Przypuszczam, że ze względów ekonomicznych, bo nie posądzałbym żadnego rządu w Polsce o niechętny stosunek do tych ludzi, którzy są tam albo w Rosji, albo w innych republikach tych wschodniej Europy. Jak powiem, nie wszyscy chcą wracać, bo na przykład bardzo wielu Polaków mieszka w Naddniestrzu. To jest państwo nieuznawane przez nikogo poza Rosją. Chyba Rosja je uznaje. Natomiast to jest, jak państwo czytali, pamiętają trylogię, tam gdzie pan Wołodyjowski z Zagłobą i Rzędzianem szukają Kniaziówny, to właśnie na terenie Naddniestrza. No i tam sporo Polaków żyje, ale z tego co wiem, to oni wcale nie chcą się przenosić do Polski, bo tam jest całkiem dobrze. Natomiast sprowadzenie, przypuszczam, że chodzi o to, że sprowadzenie takiego człowieka czy takiej rodziny, no to wymaga pewnych przedsięwzięć natury ekonomicznej. Trzeba im mieszkanie znaleźć, trzeba im tam jakąś pracę na chwilę. Natomiast Ukraińcy to sobie to załatwiają we własnym zakresie. Więc tu państwo polskie nie ponosi żadnych nakładów. Inna rzecz, że to inne problemy się z tym mogą wiązać, mianowicie w takiej dużej liczbie, to 0,5% może nawet
nawet 1% może być zadaniowany wywiadowczo albo detencyjnie, ale to o tym nie mówimy. Przypuszczam, że takie są przyczyny, bo jak powiem, nie sądzę, żeby jakikolwiek polski rząd miał wobec do tych ludzi stosunek niechętny jakiś taki. Nie posądzę. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, przede wszystkim chciałam bardzo podziękować w imieniu chyba tutaj wszystkich obecnych za niezwykle ciekawy wykład, który w taki bardzo całościowy sposób pokazał te wszystkie zależności. Dziękuję. Proszę o głos. Też takie moje pytanie się urodziło, dlatego że w tej chwili powstaje nowa siła polityczna w Polsce. I z tego, jak Pan opowiadał, że w zasadzie całe życie polityczne w Polsce jest zagospodarowane na zasadzie trójpolówki przez agenturę rosyjską, niemiecką czy amerykańsko-żydowską. W związku z tym, jak Pan widzi szansę tej nowej grupy, która się połączyła, tak, wolnościowców, narodowców, katolików, czy oni też będą zagospodarowani w ten sposób? Szczerze? Szczerze. Niewielkie. Niewielkie. Tym bardziej, że pan profesor Robert Gwiazdowski tam zamierzał tworzyć nową partię, albo ruch, to jeszcze tam się nie zdecydował, co to będzie, jaką formułę przyjmie. No i ta partia, czy ten ruch, będzie chyba walczyć o tego samego wyborcę, do jakiego apeluje ta koalicja, więc może być niedobrze. Jest w Polsce sporo obywateli, którzy już się rozczarowali tam albo do jednych, albo do drugich. No i na przykład w 2015 roku ta część poparła Pawła Kukiza, mimo że on właśnie niczego nie powiedział, no ale wydaje mi się, że ruch Kukiz 15 to już tak zmierza do śmierci naturalnej. Z braku koncepcji, jak w 2015 roku, kiedy przed wyborami byłem w Toronto i tam właśnie o Pawła Kukiza mnie zapytano, to powiedziałem tak, podtrzymuję to, co wtedy powiedziałem, że on, jego wyniosła na ten szczyt ta retoryka antysystemowości, cokolwiek by to miało znaczyć. No i dała mu wielką siłę, ale jeżeli jemu nie uda się nałożyć na tę antysystemowość jakiegoś programu sensownego, no to będzie tak jak meteor, który błysnął i zgasł. I właśnie chyba tak właśnie jest, on zresztą sam już to czuje i tam, no więc prawdopodobnie takim obszarem elektoratu to byliby dawni wyborcy Kukiza, no i wyborcy rozczarowani do tej czy innej partii, znaczy Platformy Obywatelskiej czy Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem dobrze by było, gdyby ta grupa dostała szansę. Dobrze by było. Zobacz, przekonamy się po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dla nich to jest taki właśnie, to może być trampolina, bo na czym polega problem takich ugrupowań marginalnych czy niszowych? Na tym, że ludzie, czy bardzo wielu ludzi, bo niektórzy tam na nie głosują, ale bardzo wielu ludzi nie głosuje na nie nie dlatego, że ich nie lubi, czy tam nie wierzy w to, co oni mówią, tylko dlatego, że nie chce zmarnować głosu. Ja to tłumaczyłem podczas rozmaitych kampanii, że jak ktoś głosuje na formację, którą uważa za aż taką szkodliwą, ale no, taką, która ma szansę, to jest głos zmarnowany. Natomiast, no ale to niestety wielu ludziom nie można tego wytłumaczyć, nie można ich przekonać. No i gdyby im się udało osiągnąć sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to ja teraz nie ma żadnego, ale to by wytrąciło, znaczy zlikwidowałoby to obawę o zmarnowanie głosu. Więc to przekonamy się o tym, jaką siłę reprezentuje ta koalicja, przekonamy się dopiero jesienią. Ale już można będzie na podstawie wyników wyboru do Parlamentu Europejskiego te szanse bardziej sprecyzować. Ja chciałbym się zapytać, jaka jest sprawa,
Jaka jest Pana opinia? Co może być w tym pełnym raporcie OSI, gdzie jest on tak ciężki do opublikowania, że każdy boi się to... Znaczy w aneksie. W tym aneksie. Ten aneks, mówiąc nawiasem, miał być opublikowany pierwotnie. Tylko została ta ustawa, ona się trochę dziwacznie nazywała, ustawa przepisy wprowadzające do ustawy o służbie kontrwywiadu wojskowego i ustawa przepisy wprowadzające do ustawy o służbie wywiadu wojskowego. Na podstawie tej ustawy aneks miał być opublikowany w Monitorze Polskim, tak samo jak raport był opublikowany. Ale z inicjatywy prezydenta Kaczyńskiego ta dziwacznie nazwana ustawa została znowelizowana. Robił tę nowelizację pan mecenas Jan Kruszewski, były premier, on był jedyny do takich rzeczy. Bo na czym polegała sztuka? Żeby tak ustawę znowelizować, żeby się podłożyć Trybunałowi Konstytucyjnemu. Żeby Trybunał Konstytucyjny ją zmasakrował. I tak się stało. Jan Olszewski był jedyny do takich rzeczy. On to umiał robić znakomicie jako adwokat i jako taki właśnie doradca legislacyjny. I Trybunał Konstytucyjny tak nowelizację zmasakrował, że odpadła podstawa prawna do publikacji aneksu. Bez podstawy prawnej nie można tego robić. Tym bardziej, że to chodzi o dokument tajny specjalnego znaczenia. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź jest bardzo prosta. Z agenta zdemaskowanego, to już nie mamy żadnego pożytku, a z agenta niezdemaskowanego, to może możemy eksploatować aż do śmierci. Więc to tak, taka jest prosta przyczyna. Tam mogą tam ci, co wiedzą, bo jest takie szczupłe prawo, które wie. No, bo powiemy. No i od razu każdy się tam już wie, czego się natrzyma. Panie Stanisławie, przeszliśmy z pochorateli niemieckiej pod amerykańską żydowską. Czy Pan może powiedzieć procentowo, czy ilościowo, ilu w polskim Knesejmie jest Polaków i czy mogą tam nastąpić jakieś zmiany na bardziej patriotyczne? Proszę Pana, no to gdyby w Sejmie byli sami nawet Polacy, to wcale nie ma gwarancji, że będą się zachowywać patriotycznie. No, mnóstwo było Polaków, którzy byli etnicznymi Polakami i się zachowywali okropnie. Także to nie jest żadna gwarancja. Ja nie wiem, jaka jest... Myślę, że osób, znaczy takich posłów, którzy są pochodzenia żydowskiego, nie jest wielu. Nie wiem nawet, czy tam nie jest wielu. Ale sympatyków. Sympatyków. A, sympatyków to jest więcej oczywiście. I agentów nawet może być więcej, ale to pochodzenie nie ma z tym nic wspólnego. Mówię, może być nawet taki etniczny Polak jest lepszy jako agent, bo jest trudniej rozpoznawalny. No, agent w Monsanto, który byłby Żydem, no to od razu byśmy go podejrzewali o to, a Polaka już nie. Więc tu jest, z tym jest problem. Ja nie mam wiedzy o tym, jaki to jest procentowy udział. Po prostu nie bardzo wiem, kto tam jest. Tym bardziej, że w internecie krążą takie listy Żydów. Ktoś, kto to robi, to się dobrze bawi. Dlatego, że te listy są komponowane w taki sposób, że bierze się wszystkie osoby, które są publicznie znane i im się wymyśla jakieś żydowskie nazwiska. No i czasami nawet śmieszne, na przykład Władysław Kasymiuk, który jest Ukraińcem, a nie Żydem. Ma nazwisko Rotenschwanz. Każdy, kto zna niemiecki, to wie, że żaden Żyd by się takim nazywał. Bo to nazwiska Żydów polskich, takie niemiecko brzmiące, brały się stąd, że przed rozmiarami polscy Żydzi nie mieli nazwisk. Tylko tam Jakub stąd, tam Moritz stamtąd i tak dalej. Teraz mieli nazwisk. I jak Warszawa się dostała po trzecim rozbiorze, początkowo była pod zaborem pruskim, a w Prusach to porządek tam już był i Żydzi mieli nazwiska. I ten król pruski delegował do Warszawy takiego urzędnika nazwiskiem Hoffmann. On nawet w literaturze jest taka opera w opowieści Hoffmana, to właśnie o nim. I on Żydom nadawał nazwiska.
jako przedstawiciel króla polskiego, no i nie był niewrażliwy na brzęczące argumenty. Jak mógł któryś Żyd tam zapłacić, no dawał jakiś tam Dolstein, Dolstein, a jak nie, no to da się trochę proszę, ale nie odważyłby się na takie coś, bo to za król by mu uszy poobrywał za to. Więc jak mówię, te listy, uważam, że te listy są absolutnie niewiarygodne. Tam są rzeczywiście ludzie, którzy są Żydami i tak prawidłowe nazwiska mają, ale nie jest tam. Inny problem jest w Polsce, że są, zwłaszcza teraz, kiedy no, jesteśmy, że tak powiem, już pod kuratelą, to bardzo dużo Polaków udaje Żydów. Ja nawet znam jednego, który wiem, że nie jest Żydem i on udaje Żyda, bo to się łączy z pewnymi korzyściami. Także wie pan, to nie to, że jest sympatykiem, ale udaje po prostu Żyda. Czy przewiduje pan reset z amerykańsko na ruski i przejście pod kuratelę Putina? No bo kolej rzeczy jest... Wie pan, to nie jest wykluczone. To nie jest wykluczone, dlatego że po pierwsze laska pańska na pstrymku jeździ, a po drugie, jeżeli nie wypali jakaś koncepcja polityczna, na przykład tutaj tego, a zresztą zmieni się prezydent Stanów Zjednoczonych, to możemy być zaskoczeni, wie pan. Wszystkiego się możemy spodziewać. Co prawda prezydent nie jest aż tak tam samodzielny, jakby się wydawało, bo tam dużo do powiedzenia mają właśnie ma iPad, czyli lobby, ale też ma dużo do powiedzenia armia. Armia, bo to oni tam nie może się tak, polityka takiego dużego państwa nie może się tak szybko zmieniać od ściany do ściany, dlatego że armia realizuje strategiczne projekty, które wymagają czasu. No i jakby tak co 5 minut byli zaskakiwani jakimiś zmianami, no to po prostu inna rzecz, że polityka amerykańska jest zmienna. I ja uważam, że nasi dygnitarze nie potrafią osiągać korzyści dla Polski, choćby z tytułu na przykład obecności Polski w NATO. Bo wielu ludzi i w Polsce, i poza Polską, przepraszam, poza Polską uważa, że Polska nie wnosi do NATO żadnego aportu ważnego. No to nieprawda. Polska w ramach NATO udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb amerykańskiej globalnej rozgrywki, między innymi z Rosją, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium. To nie jest dla nas jakiś tak bez znaczenia. I Polska powinna uzyskiwać z tego wynagrodzenie. Kiedy prezydent Obama w czerwcu 2014 roku był w Warszawie, żeby nam powinszować, żeśmy się znowu podjęli niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodniej Europie, to dwukrotnie mówiłem na antenie Radia Maryja, że tym razem nie powinni się powtarzać błędów pana prezydenta Kaczyńskiego, który wcześniej podjął się tej roli zadania, tylko powinniśmy poprosić prezydenta Obama o dwie przynajmniej sprawy. Po pierwsze, żeby Stany Zjednoczone nam obiecały, że nie będą na Polskę wywierały żadnych nacisków w sprawie żydowskich kościół. Nie, żeby tam Żydom zakazali o tym mówić, bo to jak Żydzi tam wyhałasowali, to my byśmy też zaczęli hałasować, jakbyśmy wiedzieli, że za tym nie pójdzie żaden nacisk amerykański. To byśmy sobie jakoś z tym poradzili. Natomiast z naciskiem amerykańskim możemy sobie nie poradzić. Szwajcaria sobie nie poradziła, to my tym bardziej. Więc druga sprawa to Polska, podejmując się tej niebezpiecznej roli dywersanta, siłą rzeczy stała się państwem frontowym. Więc oczekiwalibyśmy, że rząd Stanów Zjednoczonych traktował Polskę tak samo, jak inne państwo frontowe, czyli Izrael. Czyli 4 miliardy dolarów rocznie na modernizację i dozbrojenie armii. I tu mamy argument, bo to jest część sił zbrojnych NATO.